Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk, witam Was serdecznie w mojej pracowni. A w tym materiale Stay Creative with iSpot pokażę Wam, w jaki sposób przygotować zdjęcia wnętrz. W ogóle zdjęcia wnętrz to jest temat rzeka. Jeszcze do niedawna koniecznie powinniśmy mieć aparat z ultraszerokokątnym obiektywem, ale odkąd ultraszerokokątny obiektyw pojawił się chociażby w iPhone 11, możemy bez problemu robić takie zdjęcia właśnie iPhone'em. Co ważne, zdjęcia wnętrz są właściwie potrzebne wszędzie. Nieważne, czy na przykład prowadzicie restaurację albo zarządzacie restauracją, czy chcecie wynająć mieszkanie, czy chcecie chociażby sprzedać mieszkanie, tak naprawdę zdjęcia wnętrz będą potrzebne naprawdę wszędzie. Wystarczy spojrzeć na takie serwisy jak Booking czy Otodom. Tych ogłoszeń jest tam multum, a każdy taki lokal potrzebuje dobrego zdjęcia wnętrz. I tutaj przychodzę z pomocą ja, ponieważ pokażę Wam, na co zwrócić uwagę i co poustawiać w naszym aparacie, w naszym iPhone'ie, żeby te zdjęcia wyszły dobrze. To wnętrze jest dość ciasne. Celowo wybrałem właśnie to moje biuro, później przejdziemy do biura Amelii, które też będzie ciasne, gdzie ten ultraszerokokątny obiektyw w naszym iPhone'ie pokaże prawdziwy pazur. Co będziemy jednak potrzebować w ogóle do sfotografowania wnętrza? Konieczny będzie statyw. Bez statywu właściwie nie ma tutaj drogi, bo zdjęcia muszą być idealnie ostre, muszą być nieporuszone i muszą być zrobione na niskim ISO, żeby jakość była jak najlepsza. Niestety dzień, który dzisiaj mamy, jest bardzo ciemny, więc tym bardziej będzie nam potrzebny statyw. Do tego wszystko zależy, jakie wnętrze fotografujecie, ale zwróćcie uwagę na to, żeby ono wyglądało przyjemnie, żeby zapraszało, żeby było przytulne. Tutaj akurat ja na co dzień pracuję, więc tak czy inaczej mam tu jakieś wazony, mam światła LED-owe, do tego tu stoi po prostu mój komputer, na którym na co dzień obrabiam zdjęcia, aparat, więc to wnętrze nie jest puste. Mam też jakiegoś lekko umierającego kwiatka, który nadaje jakiemuś klimatu temu wnętrzu. Ale jeśli na przykład będziecie chcieli sprzedawać jakieś mieszkanie, czy wynająć mieszkanie, które będzie puste, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wzięli ze sobą do takiego mieszkania jakieś poduszki i położyli je na sofie. Obrus, świeże kwiaty, to jest coś, co od razu z tego wnętrza zrobi coś bardziej przytulnego i bardziej zachęci osobę, która będzie oglądała takie zdjęcie, na przykład do kupna czy do wynajęcia takiego mieszkania. Więc właściwie nie potrzebujemy tutaj zbyt dużo. Zaraz zgasimy te światła i pokażę Wam, jak sfotografować właśnie to wnętrze, które jest w sumie dość ciasne, przy użyciu tego iPhone'a 11. Do zobaczenia za chwilę. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób poustawiać wszystko w Lightroomie, żeby te nasze zdjęcia wychodziły najlepiej jak to możliwe. I teraz tak, mam w tym momencie włączony ten klasyczny szerokokątny obiektyw, natomiast my będziemy chcieli zastosować ten ultraszerokokątny. W iPhone 11 niestety nie mamy wszystkich dostępnych opcji, które są dostępne dla głównego aparatu, więc tu będziemy mieli zapis JPEG, ale te JPEGi naprawdę są w porządku. Ale to, co mnie przede wszystkim będzie tu interesowało, mogę nadal sterować ręcznie parametrami takimi jak ISO, czy chociażby czas naświetlania. I to będzie dla mnie najważniejsze, żeby cały czas zachować w miarę niskie ISO. Zresztą zerknijcie, w tym momencie jestem w tym ultra szerokim, teraz przełączam się na szeroki. No i ten ultra szeroki spowoduje, że ten pokój, który ma jakieś 11 metrów, będzie wyglądał na zdecydowanie większy. To, co jeszcze bardzo nam się będzie przydawało i to, o co koniecznie musicie zadbać, to otrzymanie idealnie linii. Ja mam tutaj włączoną siatkę, natomiast to, co by się jeszcze przydało, to poziomica, więc mogę ją wybrać właśnie naciskając na te trzy kropeczki, wybieram siatkę i następnie po prawej włączam jeszcze poziomicę. I dzięki tej poziomicy mam idealnie wypoziomowany aparat i wtedy nie muszę się martwić o zbiegi perspektywiczne, czyli jeśli odchylałbym aparat ku górze, wtedy te linie zbiegałyby się ku górze, a jeśli kiedy ku dołowi, linie zbiegałyby się ku dołowi. Więc teraz zapnę ten aparat na mój statyw. To jest taki statyw klasyczny, aparatowy. Jaki to będzie statyw, nie ma to jakiegoś super dużego znaczenia. Natomiast dobrze by było, żeby miał przynajmniej taką wysokość, jak widzicie w tym momencie, czyli około 1,30 m, ponieważ będziemy wnętrza będziemy fotografować
Ja jestem za tym, żeby zaczynać mniej więcej od połowy wysokości danego pomieszczenia, no i następnie będziemy regulować to delikatnie góra, delikatnie dół, w zależności od tego, czy będziemy mieć coś ciekawego na suficie, czy będziemy mieć coś ciekawszego na podłodze. Tutaj zdecydowanie więcej dzieje się jakby w niższej części, więc ten aparat będzie delikatnie obniżony. Więc tak ustawiamy telefon, teraz zróbmy zdjęcia samemu wnętrzu. Moje biuro sfotografujemy na dwa sposoby. Cały czas będę miał te zapalone LEDy, one dodają tutaj jakiegoś takiego klimatu. Co prawda może trochę gamerskiego, ja raczej nie gram, ale myślę, że tak czy inaczej tutaj pasują. I teraz zrobię to na dwa sposoby, właśnie z zapalonym i ze zgaszonym światłem. Tak naprawdę najlepiej byłoby robić ze zgaszonym światłem, ale wtedy, kiedy tego światła na zewnątrz byłoby po prostu więcej. Ale niestety dzisiaj mamy ciemny dzień i mimo, że okna są od południa, to tego światła naturalnego wpada tutaj naprawdę niedużo. Zobaczymy jeszcze, jak będzie to w drugim pokoju, który będziemy fotografować. W każdym razie teraz pokażę Wam, jak ogarnąć właśnie to nasze pierwsze zdjęcie. Włączę tylko nagrywanie naszego ekranu, tak żebyście widzieli dokładnie, co tutaj robię. I teraz tak, zerknijmy, że mamy bardzo dobrze wypoziomowane. I teraz ja sobie jeszcze podniosę ten aparat ku górze i ku dołowi. I widzę, że ta wysokość jest właściwie idealna, bo widzę mniej więcej to, co jest na tych półkach, to, co jest na tej wyższej półce. Fajnie te linie tu mi się zbiegają. Natomiast będę sobie obcinał troszeczkę ten kadr, żeby nie było widać mojego aparatu. I wtedy pociągnę ten kadr stąd. I teraz ja muszę zadbać o to, żeby zdjęcie zrobić na niskim ISO. Więc naciskam na ISO i wybiorę tutaj ISO 25 i zrobię zdjęcie. Pokazuje mi się automatyczny czas 0,7 sekundy. To jest dość długi czas, którego nie utrzymałbym tutaj z ręki, więc dlatego mam właśnie ten statyw. Ok, zdjęcie wygląda mniej więcej tak. Niestety w tym przypadku ciężko będzie sobie poradzić z przepaleniem za oknem, ale tak naprawdę myślę, że przy tego typu fotografii, kiedy robimy ją iPhone'em, gdzie to nie jest wielka profesjonalna sesja, a właśnie super szybkie, ale nadal naprawdę dobrej jakości zdjęcie, będzie to jak najbardziej wybaczone, że tak powiem. I teraz, tak jak wspomniałem, ISO 25, aparat robi zdjęcie przez 0,7 sekundy i moim zdaniem jest jak najbardziej ok. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało bez tego światła. Teraz zrobił nam się fajny klimat, ale chyba jednak zasłonię to okno, tak żeby było tu jeszcze bardziej klimatycznie. Więc teraz zrobimy takie zdjęcie na ciemno, tak można to nazwać. Więc ja tutaj muszę te zasłony akurat z blackoutem dociągnąć do końca. No i robimy teraz pewnie dużo gorzej, mnie widzicie, ale chyba najważniejsze będzie jednak to, co mówię. No i tutaj przy ISO 25 jednak będzie troszkę za ciemno. Myślę, że dam ISO 100. Mam automatyczny czas 1 sekundy. Dobrze, zobaczmy, jak wyszło to zdjęcie z 1 sekundą. No, ono w tym momencie jest tak czy inaczej troszkę za ciemne. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby włączyć nasz aparat i po prostu ekspozycją przeciągnąć na plus. I teraz damy kompensację ekspozycji na około 2. I jeszcze zwiększymy ISO może do około 200. Dobrze. Zamknijmy aplikację aparatu. No już jest zdecydowanie jaśniej. Tak, jest zdecydowanie jaśniej. Jeszcze jedną rzecz spróbuję zrobić. No tutaj cały czas mi się wyświetla zdjęcie. To, co mogę spróbować zrobić, to nacisnę sobie na jakiś ciemny element i on wtedy podbije mi jeszcze bardziej ekspozycję. I właśnie tą ekspozycją jeszcze dam troszeczkę do góry. Ok. No i zobaczmy, jak teraz to wyszło.
moim zdaniem jest jak najbardziej ok. Fakt, że to zdjęcie jest w bardzo ciemnym klimacie, ale właśnie zobaczcie, że dzięki temu, że zrobiłem tutaj zdjęcie z tym zarówno z zapalonym światłem, jak i ze zgaszonym, to ono wygląda, mamy po prostu dwa totalnie różne klimaty. Jak mamy zapalone światło, możemy obniżać to ISO. No i w tym momencie z akurat zapalonym światłem, ale z zasłoniętymi zasłonami wychodzi mi 0,7 sekundy. No i mamy takie zdjęcie. Więc według mnie jest jak najbardziej ok, aczkolwiek, tak jak wspomniałem tutaj, no najlepszym rozwiązaniem byłoby, kiedy mielibyśmy tego światła za oknami troszeczkę więcej. Przenieśmy się do biura Amelii, zobaczymy jak tam te zdjęcia nam wyjdą. Tam będzie chyba troszeczkę jaśniej, za co trzymam kciuki. Do zobaczenia. Przenieśliśmy się do biura Amelii. Ono ma zupełnie inny charakter. Zrobiło nam się niestety ciemno po prostu, więc no mamy ciemno za oknami, ale włączyłem tutaj wszystkie możliwe światła. Co ważne, dobrze jest zadbać o to, żeby w danym pomieszczeniu nie mieszać za bardzo różnych temperatur barwowych. To znaczy, żeby żarówki, które macie w danym pomieszczeniu, żeby one świeciły podobną kolorystyką, bo tutaj mamy generalnie światło żółte, około 3000 kelwinów i żeby się nie okazało, że na przykład przy biurku macie lampkę 5000 kelwinów, bo wtedy na pewno coś złego wam się wydarzy tutaj z kolorystyką. Patrzę na mojego iPhone'a. Będę przechodził do takiego trybu jeszcze bardziej manualnego niż wcześniej, więc włączę przede wszystkim tutaj ISO i ustawię je na wartość około 40. I następnie czas naświetlania będę ustawiał też ręcznie, tak żeby on cały czas był dokładnie taki sam. I myślę, że tutaj ustawię go na około 1/4 sekundy. I teraz tak, przy tych dłuższych czasach naświetlania spotkacie się z tym, że obraz będzie troszeczkę smużył, ale to nie jest żadna wada, że tak powiem, tylko on po prostu każdą klatkę właśnie odświeża co 1/4 czy 1/5 sekundy, ale to jest świetne, żeby zobaczyć, czy zdjęcie nie będzie poruszone. Ja korzystam ze statywu, żeby one były super ostre i dzięki temu też będę dbał o to, żeby kadr był idealnie prosty. Widzę, że tutaj właściwie jest idealnie prosty, to bardzo pomaga mi ta poziomica, kiedy zaświeci się na żółto, wtedy nam mówi to, że jesteśmy, że mamy idealny poziom, idealny pion. Obniżyłem troszeczkę statyw, bo tutaj jednak dużo więcej dzieje się na ziemi. Mamy jakiś taki kawałek obrazu, mamy różnego rodzaju wazony, bardzo ładny komputer, kwiatki, więc tu dzieje się więcej niżej, więc aparat też jest niżej niż w połowie wysokości naszego pomieszczenia. No i teraz ja zrobię tutaj kilka zdjęć właśnie z tymi ustawieniami. Robię po dwa zdjęcia na wszelki wypadek, żeby nie poruszyć żadnego z nich. OK. No i używam oczywiście tego ultra szerokokątnego obiektywu. Myślę, że mogę pokazać właśnie jeszcze tę część, tutaj tą z kwiatkami. I myślę, że mogę też pokazać tę część. Przy czym teraz widzę, że ekran za bardzo mi świeci, więc go po prostu przyciemnię. OK. I wybiorę mniej więcej taki kadr. Chociaż na tej ścianie po lewej mniej się dzieje, więc wybiorę może kadr w ten sposób, tak żeby pokazać zza biurka, a ten ultra szerokokątny obiektyw robi nam tu naprawdę ogromną robotę. OK. Czy to było proste? Według mnie niesamowicie proste, z tego względu, że tak naprawdę ustawiamy aparat na statywie, włączamy sobie manualne ustawienia. Balans bieli był ustawiony na auto, ponieważ ta automatyka balansu w iPhone'ie świetnie działa. Manualne ustawienia ekspozycji, niskie ISO to świetna jakość. No a w związku z tym, że mieliśmy dłuższy czas naświetlania, statyw nam to wszystko wystabilizował. Wróćmy do naszego salonu, gdzie zrobimy jeszcze szybką postprodukcję tego typu zdjęć. Troszeczkę damy im więcej charakteru. Do zobaczenia za chwilę. Witajcie w części postprodukcyjnej. Teraz w kilku bardzo prostych krokach pokażę wam, jak wyedytować tego typu zdjęcia. Wyedytujemy te zdjęcia, które robiłem u Amelii w biurze. I teraz to będzie dosłownie kilka kroków.
bo zrobiliśmy właściwie wszystko na etapie samego robienia zdjęcia. Zobaczmy na to zdjęcie. Przejdziemy przede wszystkim do usunięcia różnych niedoskonałości optycznych, ponieważ im szerszy obiektyw, tym może mieć na przykład większą dystorsję, czyli taki efekt delikatnego rybiego oka, czy też aberracje chromatyczne. Więc przejdę do optyki i teraz usuń aberrację chromatyczną, czyli usuwamy te takie zielono-fioletowe obwódki z kontrastowych obiektów. O ile takie wystąpią, na pewno jeśli to włączycie, a nie będzie tego, nie zepsujecie tym zdjęcia. Plus dodatkowo włącz korektę obiektywu. Widzimy, że delikatnie dociąga nam rogi tego kadru, więc dzięki temu nie mamy tego efektu delikatnego rybiego oka i to jest świetnie korygowane. Następnie to, co ja bym chciał zrobić, to wejść w światło. Tutaj mamy przede wszystkim cienie do wyciągnięcia, tak żeby było w nich więcej szczegółów. I teraz ten ultra szeroki obiektyw w iPhone 11 nie robi RAW-ów, ale robiliśmy to na bardzo niskim ISO, dzięki czemu te zdjęcia są naprawdę dobrej jakości i z tego JPEGa też sporo wyciągniemy. Więc teraz przesuwam cienie, może nie na plus 100, ale na jakieś plus 50, plus 60, dzięki temu ładnie wypełnił się tutaj dół kadru, gdzie było zdecydowanie po prostu ciemniej. Podświetlenia, czyli te jasne partie, przeciągniemy w lewo, tak żeby delikatnie przygasić te najjaśniejsze partie, natomiast tutaj wokół samych żarówek na pewno pojawią się jakieś przepalenia, ale tym nie możemy się przejmować. Delikatnie zwiększymy kontrast. Następnie przejdę jeszcze do zakładki koloru i tutaj zdecyduję, czy chciałbym, żeby to zdjęcie było cieplejsze czy chłodniejsze. No i tutaj u Ameli w pokoju były ciepłe ściany, ciepła podłoga, więc myślę, że delikatnie dodam temperatury, ale dodam też tinty, tak żeby pozbyć się takiego lekko zielonkawego charakteru tego zdjęcia. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda przed i po. Zmiany są naprawdę nieduże, ale też nie ma tutaj konieczności większych zmian, bo chciałem, żeby ten pokój, to biuro wyglądało maksymalnie naturalnie. No ale mamy całą serię tych zdjęć, więc myślę, że warto byłoby po prostu skopiować te ustawienia. Kiedy kliknę na te trzy kropki u góry i kliknę na kopiuj ustawienia, wybiorę przede wszystkim to, czego tu używałem, czyli światło, kolor i profil. Efekty, szczegół, optyka, niech tutaj też będzie zaznaczona. Geometrii nie używałem, czyli kopiuję te ustawienia, zatwierdzam, przechodzę do kolejnego zdjęcia, znowu trzy kropki, wklej ustawienia i widzę, że kolejne zdjęcia obrabiają mi się dokładnie w ten sam sposób. I dzięki temu zobaczcie, że mamy w pełni taką spójną sesję naszego wnętrza. Oczywiście to kopiowanie i wklejanie ustawień, ono sprawdzi się w momencie, kiedy te nasze warunki oświetleniowe były właściwie takie same podczas całej sesji. Warto jeszcze zwrócić uwagę, jeśli byście zrobili krzywo takie zdjęcia. Ja akurat postarałem się zrobić je prosto, ale może się zdarzyć, że coś pójdzie nie tak. Możemy wybrać jeszcze jedną opcję, mianowicie geometria. I geometria tutaj będzie nam prostowała te zbiegi perspektywiczne. Możemy włączyć funkcję upright. Upright to jest taka funkcja, która przeanalizuje nam zdjęcie i wyprostuje linię tak, żeby pozbyć się zbiegów perspektywicznych. Włączmy automatyczny. No i tutaj ewidentnie coś poszło nie tak. To znaczy Lightroom zinterpretował linię prostą biurka, które stało po skosie, więc stało się tutaj coś niedobrego, więc ja wyłączę tę funkcję w tym momencie. Możemy też włączyć asystę i wytyczyć po prostu punkty, takie linie, które powinny być proste, a nie wyszły proste na zdjęciu. Zaznaczamy i wtedy całe zdjęcie zostanie doprostowane. Natomiast ja z tego nie musiałem korzystać, z tego względu, że aparat stał w idealnym poziomie. Zobaczcie, że fotografowanie tego typu rzeczy jest naprawdę bardzo proste. Najlepiej oczywiście fotografować w słoneczny dzień, kiedy mamy naprawdę jasno we wnętrzu, natomiast my dzisiaj mieliśmy taką pogodę, a nie inną, ale myślę, że całkiem nieźle wybrnęliśmy z tego problemu, fotografując właśnie przy tym naszym świetle sztucznym. Pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na to, żebyśmy nie mieli pomieszanych temperatur barwowych różnych żarówek w pokoju. Czasem warto mieć ze sobą żarówkę o temperaturze 3000 kelwinów, halogenową, taką najzwyklejszą, żeby na przykład wymienić ją w lampce nocnej, jeśli ktoś miałby tam taką typowo białą żarówkę. Pamiętajcie też o jakichś drobnych dodatkach, które możecie wykorzystać podczas takiego fotografowania wnętrz, typu poduszki, typu świeże kwiaty, kawa, jakiś dywanik, obrus, różnego rodzaju rzeczy możecie tam użyć, żeby ocieplić takie wnętrze, szczególnie jeśli fotografujecie na przykład nieruchomość do wynajęcia czy na sprzedaż. Tyle ode mnie, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć!